Mam przyjemność gościć u nas Barbarę McNaught, aktorkę, autorkę programu Hello Darlink. I tutaj trzeba podkreślić, że to jest Darlink przez... Pisane przez K. I po pierwsze, dziękuję bardzo, że Państwo mnie zaprosiliście dzisiaj. Tomasz, pisane jest przez K, ponieważ Darlink to jest po angielsku źle wypowiedziane Darlink, normalnie zakończone przez... literę G, prawda? Ale link ma jeszcze, ponieważ ja mam akcent, jak mówię w każdym języku, a mówię pięcioma, jak do kogoś mówię darling, to autentycznie wymawiam to jako darling. Ale końcówka darling ma link, a link to jest oczywiście link, tak jak w bransoletce. I to jest to łączenie. Bo celem tego programu, jednym z celów, o którym będziemy mówili jeszcze wkrótce, jest łączenie ludzi z całego świata. Wyjechałaś z Polski już w latach 70., tak? Tak. Jak to się stało? Dostałam kontrakt z niemiecką dystrybucją, która się nazywa Konstantin Film. Do tej pory istnieje. I po pierwszym filmie, na który byłam zaproszona na próbne zdjęcia, oni mi dali 3-roczny kontrakt na 3 główne role w roku. Ja byłam 23-letnią dziewczyną, bardzo młodą, na początku nawet nie mówiącą po niemiecku. Zagrałam główną rolę w niemieckim filmie. W pierwszym byłam zdubbingowana. Następne role, które dostawałam, były pisane na rolę cudzoziemień, więc ja już mówiłam po niemiecku, a zawsze na tyle oczywiście doskonale, żeby zagrać rolę, ale z akcentem. Ale zaczęło się od filmu niemieckiego czy polskiego? Zagrałam w filmie Romana Załuskiego, który się nazywał Anatomia miłości z Barbarą Brylską. Zagrałam w filmie, który był koprodukcją, który się nazywał Egipcjanin w Polsce. To była koprodukcja pomiędzy Polską a Egiptem. Zagrałam przy Irenie Karel. Takie wymieniam nazwisko. Janek Nowicki był w Anatomii miłości też. Zauważyłem, że pojawiają się twoje różne nazwiska. No i tak chciałbym teraz uporządkować, żeby nasi widzowie wiedzieli, jak cię odszukać. Jak na przykład, jeśli ktoś chciałby obejrzeć film polski, tak, na przykład Anatomia miłości, tak, to pod jakim nazwiskiem może ciebie znaleźć? To wtedy to było, wtedy grałam pod moim panieńskim nazwiskiem, Barbara Karska. Twoje nazwisko w produkcjach późniejszych, zagranicznych? Międzynarodowych, Barbara Nielsen. Przez jakie kraje przejechałaś, pracując, grając, robiąc tam cokolwiek? Okej. Okay. Austria, Niemcy, Francja, Południowa Afryka, Australia. 5. Mieszkałaś w Afryce? W Południowej Afryce. Jak długo? Bardzo długo, ponad 10 lat. Powiedz, jak to wspominasz? Och, to jest taki paradoks, to jest taki film kolorowy, ponieważ mieszka się w niesamowitym luksusach, prawda? Mieszka się w pięknym domu, ma się służbę w ogóle, prawda? Znaczy, jak ja się mówię, ma się. Ludzie pewnego poziomu, który jest bardzo ma garstka białych ludzi, reprezentują taki standard życia. Ale jest straszny kryminał, niebezpieczeństwo życiowe. Ja naprawdę tego nigdy nie zaakceptowałam. Ja się tam nigdy tak naprawdę dobrze nie czułam. I nie byłam szczęśliwa. Nie byłam szczęśliwa, bo się codziennie boisz. Już nawet nie o siebie, ale jak masz dzieci, czy te dzieci ci wrócą do domu żywe. Czy ci mąż dojedzie niezastrzelony. Co 2 minuty ktoś jest zgwałcony, mordowany. Jest fatalnie, przepraszam. Dlaczego Australia, zachodnia Australia? Bardzo nasi bliscy znajomi, którzy też tam mieszkali przez długi okres czasu w Południowej Afryce, wyemigrowali wcześniej do Pers. Tam wpadłaś na pomysł pewnego programu. I teraz chciałbym wiedzieć, w ogóle co było zaczynem programu Hello Darlink i no właściwie jakie jest jego przesłanie, jaka jest idea? Hello Darlink to jest takie łamanie lodu. Wum. Hello Darlink. 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 Jeżeli ja mówię Hello Darlink, witam w szole, Hello Darlink. I każdy musi mi odpowiedzieć Hello Darlink, bo inaczej nie ma programu. I w tym momencie, jak ta osoba, z którą ja robię wywiad, powie mi Hello Darlink, łamią się wszystkie lody. Najgrubsze. Takie nawet z Antarktyki. Czy ja powiedziałam kiedyś tak, jak zaczęłam mój program. Nawet jak będę miała zaszczyt rozmawiać z królową angielską, ona też powie Hello Darlink.
Hello Darlink jest serią wywiadów, tak? Jest talk showem, ale jest innym, dlatego że jego jedyną misją i główną misją są wywiady, które będą inspirowały innych ludzi. To są wywiady z ludźmi, którzy przeszli przez coś niesamowitego i coś z tego niesamowitego zrobili, odkręcając to w pozytywną stronę. Tu nie ma limitu, kto to może być. To może być znana osoba. To może być ktoś, o kim nigdy w życiu nie słyszeliśmy i dopiero słyszymy przy tej historii. Ale to jest coś, co będzie, jak widz się na to patrzy, może sobie popłakać, może się pośmiać, a może mu to zmienić życie. Czyli za każdym razem, jak kończysz oglądać odcinek Hello Darlink, to się dobrze czujesz. A powiedz mi, co najbardziej interesuje Cię w człowieku? Jego historia, jego spojrzenie na życie, jego wewnętrzne walki, jego sposoby, w jaki znajduje siłę. Bo to na tym wszystko polega, żeby umieć znaleźć własną siłę. Którą z przeprowadzonych rozmów najbardziej cenisz? Może to niedobre pytanie, ale która jest dla Ciebie najbardziej ważna? To jest bardzo dobre pytanie, bo mam właśnie dużo... więc może się skrócę, bo jest parę, a nie mogę tylko jednej. Jedna pierwsza, ponieważ ma największą ilość widzów w tej chwili, ponad 400 tysięcy z całego świata, jest z dziewczyną, która mieszka w Australii, nazywa się Dana Woolen i która w wieku 25 lat była piękną, atrakcyjną blondynką, która kochała życie, skończyła marketing, poszła sobie tam na jakąś imprezę, rozmawiała z jakimś facetem, trach, trach, winko, ktoś jej robi zdjęcie, dostaje jakieś telefony, ktoś tam do niej dzwoni, jakaś babka, mówi, że to ona jest żoną tego, z którą ona coś ma, nawiasem z nikim nic nie mam, to w ogóle nie jest mój, w ogóle ty wdawiałbyś chciała. Któregoś ranka ktoś się wpada, włamuje do jej mieszkania, oblewa ją benzyną i zapala na żywo i ucieka. I ona zostaje oparzona, ma 65% sparzenia na swoim ciele. I ona chodzi przez... Pierw myślą, że nie przeżyje. Ma, nie wiem ile, 45 operacji. Chodzi przez 2 lata w takim kombinezonie i w masce. I ona przychodzi, przemawia na mojej imprezie, która się nazywa, która jest na Kiss Violence Against Women Goodbye, która po prostu podpiera to, żeby zapobiec, żeby pocałować przemoc przeciwko kobietom. Do widzenia, prawda? Ona jeszcze to mówi w tej masce. I potem ja robię z nią wywiad. Rok później, jak ona tą maskę zdejmuje. I potem ja robię z nią drugi wywiad. 2 lata później, jak ona dalej do siebie dochodzi. Do czego zmierzam? To jest najbardziej inspirująca dla mnie kobieta świata. Ona doszła do takiego wyglądu i do takiej formy fizycznej, psychicznej, że podziw to nie jest w ogóle wystarczającym słowem. Kiedykolwiek, ktokolwiek, albo kiedykolwiek ja bym sobie pomyślała, o Jezu, dzisiaj mam taki słaby dzień albo dużo do robienia. Każdy powinien mieć zdjęcie Dany Woolen po poparzeniu i jak ona dzisiaj wygląda. Ja mówię, Dana, powiedz, skąd ty bierzesz tą siłę wewnętrzną? Ona mówi, ja kocham życie. I love life. Wspominałaś o swoich akcjach charytatywnych, tak. Więc oprócz Hello Darlink jest jeszcze coś. 15 lat w Australii prowadzę akcje charytatywne w sensie robienia imprez. Międzynarodowy Dzień Kobiet, która podpiera przemoc przeciwko, walce przeciwko przemocy, przeciwko kobietom i wszystkim. Drugie, Mężczyzna w Czerni. Czyli to jest bal, który robię co roku, żeby podpierać walkę przeciwko depresji męskiej. No i nie tylko męskiej, ale głównie, żeby mężczyźni mówili. I potem robię bal Różowej Wstążeczki, to jest trzecia impreza. Oczywiście to jest wsparciu o walkę z rakiem piersi. Te imprezy są celebracją. Tu tam nikt nie siedzi i mówi, o Jezus, jak jest strasznie. My mówimy tak, było źle. Ale ta osoba, co dzisiaj przemawia, opowie wam, jak to odwróciła. Zawsze jest nadzieja, zawsze jest wyjście z sytuacji. Nie wiem jeszcze jakie, nie wiem jeszcze kiedy, ale zawsze jest jakieś wyjście. Czym jest szczęście? Ile godzin mamy? Szczęście jest, jak ktoś się czuje szczęśliwy. Szczęście jest, jak ktoś widzi tą szklankę, zawsze półpełną, a nie półpustą.
Szczęście jest, jak się znajdujesz we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Szczęście jest, jak jesteś kochany i kochasz. Szczęście. Do tego zmierzam. My wszyscy chcemy tego samego. Świat jest tak podzielony. Walczy. O co chodzi? Posłuchaj. Czy jesteś biały, czy jesteś zielony, czy jesteś czarny, czy jesteś duży, czy jesteś mały. My wszyscy chcemy tego samego. Być bezpiecznym, mieć dach nad głową, mieć pełen żołądek, kochać i być kochanym. Barbara, no bardzo miło było Ciebie poznać. Dziękuję. Myślę, że widzę też. Mnie również.